Cześć, z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji, a to najnowsza Dacia Duster trzeciej generacji. Mimo że ten pojazd ma bardzo podobne wymiary do poprzednika, 4,30 m długości, 1,60 m wysokości i 1,90 m szerokości, można śmiało powiedzieć, że jest to rewolucja. Patrząc na ten samochód z tej perspektywy, można by odnieść wrażenie, że jest to po prostu bardzo głęboki lifting. Nic bardziej mylnego. Mamy tutaj nową płytę podłogową względem poprzednika, nowe nadwozie oraz całkowicie nowe napędy. Jest to w 100% zupełnie nowa generacja. Jednym z niewielu elementów wspólnych między Dusterem drugiej a trzeciej generacji jest podstawowa jednostka napędowa. Trzycylindrowa benzyna 1.0 turbo z fabryczną instalacją LPG. Zniknął silnik diesla 1.5 DCI, który w mojej opinii bardzo dobrze pasował do tego samochodu. Pojawiły się dwie nowe jednostki napędowe. 1.2 trzycylindrowa benzyna turbo z napędem na przednią oś albo na wszystkie koła oraz silnik taki jak ten. Jest to dokładnie taki sam układ napędowy, co w najnowszym hybrydowym Joggerze. Silnik benzynowy, czterocylindrowy, 1.6, wolno ssący, który ma około 90 koni i 148 Nm oraz silnik elektryczny, który ma niecałe 50 koni, ale ma aż 200 Nm. Moc tego układu 140 koni oraz 200 Nm. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę, a czas rozpędzania od 0 do 100 km około 10 sekund. Natomiast czy ten układ napędowy okazał się być ekonomiczny? Zbiornik mieści 48,5 litra paliwa. Przy bardzo spokojnej i płynnej jeździe da się zejść do spalania 4 litrów na 100 km. Z całego mojego testu średnie spalanie wyniosło 5,7 litra. Gdy poruszamy się w mieście w korkach oraz z prędkością 120 km na godzinę, zużycie oscyluje w okolicach 6,5 litra na 100 km. Natomiast gdy poruszamy się autostradą z prędkością 140 km na godzinę, spalanie to mniej więcej 8 litrów na 100 km. Wróćmy jeszcze na chwilę do stylistyki tego pojazdu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to większy samochód od poprzednika, a to dlatego, że jest on zdecydowanie bardziej kanciasty i powierzchnia przeszklona w tym samochodzie jest dużo mniejsza. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że na przykład maska jest bardzo wysoko względem kół. To są 18-calowe felgi, największe dostępne w tym samochodzie, opona 215, 60, 18. A ta maska jest bardzo wysoko podniesiona, przez co ten samochód wydaje się także większy. Natomiast ma to pewne minusy. Zdecydowanie ogranicza widoczność do przodu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy tutaj takie plastikowe nakładki, które mają nadać temu pojazdowi bardziej terenowego charakteru i ochronić lakier tego pojazdu przed uszkodzeniami. Zrezygnowano także z klamek, na które wiele osób narzekało w Dusterze poprzedniej generacji. Tutaj mamy taką zwykłą, klasyczną klamkę. Natomiast z tyłu klamka wkomponowana jest w słupek. I powiem szczerze, bardzo mi się to nie podoba. Z prostego powodu. Jeżeli będziemy w tym samochodzie przewozić dzieci, to ta klamka jest aż 130 cm nad ziemią. I po prostu wiele dzieci będzie miało problem z otwieraniem drzwi, w których klamka jest aż tak wysoko. Ten tył także jest bardzo masywny. Mamy niewielką szybkę tylną, przez którą od razu mogę Wam zdradzić, że bardzo mało widać. Mamy bardzo duży, masywny zderzak. I już w podstawowej wersji są tutaj z tyłu czujniki parkowania, które zdecydowanie w tym pojeździe się przydają. A próg załadunkowy w tym pojeździe jest także dosyć wysoko. Znajduje się 73 cm nad ziemią. Podobnie jak w Jeepie, mamy tutaj taki mały samochodzik. I powiem Wam szczerze, im dłużej patrzę na ten samochód, tym mocniejsze mam wrażenie, że projektanci tego pojazdu mocno zainspirowali się Fordem Bronco Sport. To amerykański model oraz podpatrywali wiele od Jeepa. Pora zatem zajrzeć do środka. Drzwi otwierają się szeroko. Raczej nikt nie będzie miał problemu z wsiadaniem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że drzwi tylko częściowo zasłaniają progi, no i ta część będzie brudna. Trzeba na nią uważać podczas wsiadania, by nie pobrudzić sobie butów albo nogawek. I już na pierwszy rzut oka widać, że materiały w środku to nie rewolucja. Cały czas mamy bardzo dużo twardych plastików. A ile jest miejsca w środku?
Miejsca jest całkiem sporo. Aktualnie siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela, a oto całkowicie uniesione siedzisko fotela. Najdalej od kierownicy jak to tylko możliwe, teraz schowam się za słupkiem B, a żeby wcisnąć hamulec muszę całkowicie wyprostować nogę. Oraz najbliżej kierownicy jak byłem w stanie się tylko przesunąć. Sama kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach w sporym zakresie. Sam fotel jest wystarczająco miękki i mam wrażenie, że jest on bardzo podobny do fotela, który znajdował się w poprzedniku. Materiałowy, z niewielkim trzymaniem bocznym, zdecydowanie nastawiony na komfort. A to jest materiał, który w tej wersji wyposażenia udaje jeans. Jak widać, pewne elementy w Daci są niezmienne wszędzie. Mamy twardy plastik. No niestety, nawet tu, gdzie często opieramy łokieć, nie ma nawet skrawka miękkiego materiału. Natomiast pojawiły się nowe niebieskie akcenty w tym samochodzie. I o ile do tego boczka drzwiowego nie mam większych zastrzeżeń, to odnoszę wrażenie, że boczek od strony pasażera został zamontowany bardzo niechlujnie i efekt jest taki, że podczas jazdy na wybojach słychać uderzenia tego boczka o blachę. Ja, gdy znalazłem wygodną pozycję za kierownicą, a siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela i mam 185 cm wzrostu nad głową, mam całkiem sporo wolnej przestrzeni i odnoszę wrażenie, że bardzo podobna ilość przestrzeni była w Dusterze drugiej generacji. Gdy mam całkowicie uniesioną kierownicę, nigdzie nie zawadzam o nią kolanami. Mam do swojej dyspozycji wygodną podpórkę pod lewą stopę, a same pedały umieszczone są wystarczająco szeroko. Natomiast jakie jest moje pierwsze wrażenie zza kierownicy? No, pod jednym względem na pewno cały czas jest to 100% Dacia. Wszędzie mamy bardzo twarde plastiki, no ale niczego innego nie można by się spodziewać w tym samochodzie. Natomiast to wnętrze jest dosyć ciemne. Spotkałem się nawet z opinią, że jest ono klaustrofobiczne. Spójrzcie, jak niewielka jest szyba przednia. Ja teraz siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela i zobaczcie, jak wysoko zaczyna się szyba. Jest ono prawie na wysokości mojego barku. Szyby boczne w tym samochodzie także są bardzo małe. A widoczność we wszystkich kierunkach jest zwyczajnie słaba. Mamy tutaj bardzo masywne słupki A. Lusterka przytwierdzone są do słupków A i po przekątnej, szczególnie w prawą stronę, bardzo mocno ograniczają widoczność. Szczególnie, gdy na przykład pod kątem zbliżamy się do pasów. Nie podoba mi się to. Ogólnie rzecz biorąc, to wnętrze sprawia takie masywne wrażenie. Deska jest poprowadzana bardzo wysoko. Praktycznie jest pionowa przed pasażerem, ekran pionowy po środku i wszystko jest takie, jakby chciało podkreślać, że mamy do czynienia z twardym, terenowym SUV-em. Natomiast jest tutaj także kilka smaczków stylistycznych. Mamy takie litery Y zarówno na nawiewach, jak i na boczkach drzwiowych i dokładnie w tym samym kształcie są światła do jazdy dziennej. Tutaj opieramy lewy łokieć, tu jest twardo i nieprzyjemnie. Prawy łokieć opieramy tutaj, to wprawdzie nie jest plastik, ale nie jest to bardzo miękkie. Natomiast cały czas tu, gdzie opieramy prawe kolano podczas jazdy, jest bardzo twardy, nieprzyjemny plastik. Wystarczyłoby kilka niewielkich materiałowych elementów, żeby zdecydowanie nasze kolana i łokcie były bardziej zadowolone w tym samochodzie. Kierownica jest bardzo podobna do tego, co znamy z poprzednich modeli Daci. Oczywiście jest ona wielofunkcyjna, jest to bogata wersja wyposażenia, więc mamy tempomat, sterowanie komputerem pokładowym z kierownicy, automatyczne światła, automatyczne wycieraczki. To zbytnio nie różni się od poprzednich modeli. Oczywiście cały czas w tym samochodzie mamy do swojej dyspozycji klasyczny pilot do multimediów. Nowe natomiast są zegary i są one dokładnie takie same jak w hybrydowym Joggerze. Mamy tutaj trzy predefiniowane widoki, no i czasem zdarza się tym zegarom nie działać zbyt szybko, natomiast to, co mi się osobiście podoba, to fakt, że mamy tutaj całkiem sporo dostępnych informacji i wszystkie wskazania są czytelne. System multimedialny jest nowy, natomiast cały czas
Jest on bardzo prosty w obsłudze, ikony są duże, to mi się bardzo podoba. Cały czas zgodnie z tradycją Daci, nie działa on zbyt szybko, no i niestety zdarza mu się zawiesić. Nie. Wszystko jest uruchomione, kamera nie działa, ekran umarł, nic się nie dzieje. Wyłączymy go, włączymy jeszcze raz. Czy łaskawie się odpalisz teraz? O, dziękuję. Mamy tutaj kamery 360 stopni i niestety muszę powiedzieć, że jakość tych kamer jest po prostu słaba. Jak na 2024 rok, to one wyglądają tak, jakby ten samochód był z roku 2015. Na ekranie także wyświetlają nam się wskazania klimatyzacji, a sama klimatyzacja regulowana jest przyciskami w tym miejscu. Jest to jednostrefowa klimatyzacja, także z trybem automatycznym. Mamy oczywiście podgrzewaną tylną szybę. Cieszę się, że tutaj są przyciski i pokrętła, a nie reguluje się klimatyzacji na ekranie. Jest to hybryda, więc mamy tutaj automatyczną przekładnię, a ta przekładnia obsługiwana jest tym niewielkim joystickiem. Dosyć prostym w obsłudze. Do przodu bieg wsteczny, do tyłu jazda do przodu oraz ustawienie B jak braking, zwiększona rekuperacja. Wtedy bardzo często możemy podróżować tylko z użyciem pedału przyspieszenia oraz przycisk P. Nie ma na tej dźwigni pozycji parking. Żeby się zatrzymać, należy po prostu nacisnąć ten przycisk. Oczywiście w standardzie jest tu system bezkluczykowy. Po lewej stronie mamy garść przycisków od oszczędzania akumulatora, trybu eko, ustawienia wysokości świateł oraz od systemów bezpieczeństwa. W tym miejscu także znajduje się przycisk od elektrycznego hamulca postojowego. Pora zatem sprawdzić, ile jest w tym samochodzie schowków i jakie są pojemności. Niestety zacząć muszę od rozczarowania. W tym miejscu jest uchwyt na kubek, ale nasz kubeczek ledwo się tutaj mieści. Tutaj też możemy coś włożyć, ale niezbyt dużego. A dlaczego jest to rozczarowanie? W Dusterze drugiej generacji bezproblemowo w drzwiach mieściła się 1,5-litrowa butelka wody. A to jest niewiele większa butelka od naszego zielonego kubeczka i ona tutaj już po prostu nie za bardzo chce się mieścić. Tutaj jeszcze jakoś wchodzi, natomiast jestem przekonany, że tu się nie zmieści 1,5-litrowa butelka wody, a z całą pewnością nie zmieści się w pionie. No cóż, poprzednik miał ten schowek po prostu lepszy. Na tunelu centralnym jest całkiem sporo praktycznych schowków. Pierwszy schowek mamy tutaj. Możemy włożyć jakieś drobiazgi. Drugi schowek mamy w tym miejscu. Tutaj oczywiście może być także mata do bezprzewodowego ładowania telefonu. Mamy także gniazdo 12-woltowe. Podoba mi się taki ukłon w stronę tradycjonalistów oraz dwa gniazda USB typu C. A za dźwignią automatycznej przekładni znajduje się taki niewielki schowek. Jest on naprawdę nieduży. W moim wypadku jest to najlepszy możliwy schowek na takie jednorazowe chusteczki do mycia okularów. Zmieszczą się tutaj ewentualnie także jakieś drobne. Dalej mamy dwa uchwyty na kubki. Nasz zielony kubeczek w tym uchwycie mieści się nieźle, natomiast nie ma tutaj żadnych elementów utrzymujących go w pionie, więc on będzie podskakiwał. No a tutaj już mamy konflikt z podłokietnikiem, chociaż jeszcze ten kubek się tutaj mieści. Największy jest problem, gdy chcemy włożyć jakąś większą butelkę. Ta butelka się tutaj mieści, ale tutaj już po prostu nie wchodzi. Następnie mamy niezbyt miękki, nieregulowany podłokietnik, a pod spodem tradycyjnie schowek. Czy tutaj zmieści się nasz kubeczek? O, miłe zaskoczenie, mieści on się bezproblemowo. A przed pasażerem mamy duży, pakowny, chociaż niepodświetlany schowek. Jeśli chodzi o schowki w tym samochodzie, jest nie najgorzej. Pora zatem sprawdzić, jak podróżuje się na fotelu pasażera. Usiadłem na fotelu pasażera. Siedzę zdecydowanie wyżej niż na fotelu kierowcy, a to dlatego, że fotel ten nie posiada regulacji wysokości. A przypominam, że jest to dosyć bogata wersja wyposażenia. I za możliwość regulacji fotela pasażera na wysokość trzeba dopłacić. Co wydaje mi się trochę nie na miejscu w tym samochodzie, gdyż nie jest to uboga wersja, nie jest to bardzo tani samochód. Ponadto, ja mając 185 cm wzrostu nad głową, mam jeszcze trochę wolnej przestrzeni. Na to nie mogę narzekać. Czy bezproblemowo jestem w stanie otworzyć ten schowek? No niestety uderza mi on o nogi, a
fotel mam dokładnie tak samo odsunięty jak fotel na miejscu kierowcy. Gdy na tym fotelu siedziała osoba mająca 160 cm wzrostu, przez to, że ten fotel nie był regulowany na wysokość, ledwo ta osoba widziała, dokąd jedziemy. I faktycznie ten element bardzo mocno ogranicza widoczność, gdyż sięga mi praktycznie do obojczyka. Osoba niższa zdecydowanie będzie miała bardzo ograniczoną widoczność. Dacia chwali się, że zainstalowała w tym samochodzie system U-Clip. Co to takiego? Są to takie elementy montażowe, do których możemy dokupić różne gadżety. To jest akurat haczyk i te gadżety na przykład tutaj powiesić. I teraz haczyk na szczęście nie zaczepia. Natomiast gdybyśmy tutaj powiesili na przykład dodatkowy uchwyt na kubek, to by się po prostu nie otworzyło. Pora zatem usiąść z tyłu. Drzwi otwierają się szeroko i jak widać otwierają się wraz z elementem nadkola. Żeby wsiąść do środka trzeba pokonać taki całkiem spory próg, a samo siedzisko jest głębiej niż ten element. Nie wszyscy będą zadowoleni z takiego wsiadania na tył. Natomiast jest tutaj jedna rzecz, która mnie delikatnie mówiąc zdziwiła. Zobaczcie, to są niczym nieosłonięte śruby. Naprawdę nie dało się tego zasłonić czymkolwiek. Mamy rok 2024, a nie 1975. A ile jest miejsca w środku? Odnoszę wrażenie, że jest bardzo podobna ilość miejsca w środku, co w poprzedniku. Nad głową mam jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni, ja przypominam, że mam 185 cm wzrostu. Kolanami prawie dotykam do fotela przed sobą, ale na szczęście on jest tutaj bardzo miękko wyściełany. Miejsca na stopy jest sporo. Mogę je także wsunąć pod całkowicie obniżony fotel kierowcy. Z tyłu cały czas mamy twarde plastiki wszędzie oraz niezbyt duże wnęki w kieszeniach drzwi. Nasz kubeczek zdecydowanie się tutaj nie zmieści, ewentualnie zmieszczą się jakieś niewielkie szpargały. W oparciach foteli przednich mamy do swojej dyspozycji duże gazetowniki. Centralnie mamy mocno wystający ten element w tym miejscu, także możemy schować jakieś drobiazgi. A tutaj mamy dwa złącza USB typu C oraz kolejny element montażowy U-Clip. Tutaj możemy zamontować m.in. taki opcjonalny uchwyt na kubek. Nasz kubeczek całkiem nieźle się tutaj trzyma, natomiast tak jak widzicie, no sam ten uchwyt nie trzyma się najlepiej. Dodatkowo sam ten uchwyt ma dodatkowe swoje uchwyty i tutaj na przykład możemy zamocować kolejny haczyk. Natomiast nawet jeżeli to zdejmiemy, to tego miejsca tutaj między kanapą a tym elementem nie jest zbyt dużo, więc zdecydowanie bardziej jest to samochód 4 niż 5-osobowy. Natomiast będąc przy tym całym elemencie, muszę zwrócić Wam uwagę na pewną rzecz. Nie wiem, czy to jest kwestia tego egzemplarza, czy wszystkie samochody tak mają, może Wy mi odpowiecie, ale zobaczcie, cały ten element nie trzyma się zbyt dobrze. I oczywiście w codziennej eksploatacji nie będziemy szarpać za to. Natomiast jeżeli to się tak trzyma w nowym samochodzie, to mam bardzo duże wątpliwości, jak to będzie się trzymało po na przykład 100 tysiącach kilometrów pokonanych po dziurawych drogach. Natomiast rodzice na pewno będą zadowoleni z faktu, że na zewnętrznych siedziskach mamy złącza ISOFIX i te złącza ISOFIX ukryte są tam w środku. I powiem Wam, że ten suwaczek to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Gdy tego nie potrzebujemy, zapinamy ten suwak i nie wpadają nam tam żadne brudy. Natomiast nie ma tutaj żadnego podłokietnika. Teoretycznie to wnętrze jest bardzo podobne do wnętrza Dustera poprzedniej generacji, natomiast ja osobiście uważam, że no niestety nie jest to krok w dobrą stronę. Pora zatem sprawdzić, jaki jest bagażnik w tym samochodzie. Najprostszą odpowiedzią na pytanie, jakiej pojemności jest bagażnik w nowym Dusterze, jest odpowiedź, to zależy. W tym konkretnie samochodzie mamy hybrydowy układ napędowy i pojemność katalogowa tego bagażnika wynosi 430 litrów. Natomiast jeżeli wybierzemy samochód z fabryczną instalacją gazową, to będzie inna pojemność. Jeżeli wybierzemy silnik 1.2 turbo z napędem na przednią oś, to będzie jeszcze inna pojemność, a
Gdy wybierzemy samochód 1.2 turbo z napędem na wszystkie koła, to będzie jeszcze inna pojemność. W tym wypadku mamy najmniejszy dostępny bagażnik, 430 litrów. Natomiast ja, mierząc 185 cm wzrostu, prawie już dotykam do tej klapy bagażnika, ale ryzyko, że uszkodzę głowę sięgając po jakieś rzeczy, jest minimalne. Jak widać, dwa plecaki spokojnie się tutaj mieszczą, natomiast na wysokość sięgają one praktycznie idealnie do półki. Mamy tutaj gniazdo 12-woltowe, jedną lampkę oświetlającą wnętrze oraz po każdej stronie po takim punkcie U-clip. I tutaj także możemy zamontować opcjonalną latarkę. Oczywiście w każdym innym punkcie też. Co ciekawe, taki punkt do mocowania akcesoriów znajduje się także tutaj. W samochodzie tym mamy akcesoryjną wanienkę, która chroni nasz bagażnik przed pobrudzeniem. I teraz mamy dostęp do podwójnej podłogi bagażnika. W tym górnym położeniu bagażnik ten ma wymiary 85 cm na głębokość, 99 cm na szerokość oraz 38 cm do półki. Oparcie kanapy jest dzielone oraz składane. I gdy podłoga jest w górnym położeniu, mamy praktycznie idealnie równą powierzchnię. A za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu najdłuższe przedmioty, jakie uda nam się przewieźć, będą mierzyły około 160 cm. Natomiast mam pewną uwagę do tej podwójnej podłogi. Gdy ją uniesiemy, oczywiście możemy tutaj pakować różne drobiazgi. I o ile ten element bezproblemowo możemy położyć w dolne położenie, to jak wyjmiemy ten element, wyjmiemy trójkąt i gaśnicę na chwilę, to zobaczcie, to jest maksymalnie, ile można cofnąć ten element. On nie dojedzie do końca, gdyż przeszkadzają mu elementy montażowe tej szyny. Zatem w dolnym położeniu nigdy nie możemy mieć idealnie płaskiej podłogi. To zdecydowanie jest niedopracowane. Warto także wspomnieć o fakcie, że mamy tutaj taką niewielką wnękę jeszcze do przewożenia dodatkowych drobiazgów, takich jak na przykład ucho do holowania. Powiem szczerze, jak na samochód o tych wymiarach, ten bagażnik nie jest zbyt imponujący. Pora zatem sprawdzić, jak najnowszy Duster jeździ. Naciskam na hamulec, naciskam przycisk. Samochód ten uruchamia się bezszelestnie, gdyż zawsze w hybrydowym układzie napędowym pojazd ten rozpoczyna jazdę na silniku elektrycznym. Zaraz będę wyjeżdżał z ciasnego miejsca parkingowego i muszę powiedzieć to wprost. Widoczność z miejsca kierowcy jest po prostu zła. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie na dłuższą metę jeździć tym samochodem w mieście bez przednich i tylnych czujników parkowania oraz kamer 360 stopni. Dlaczego? Miałem bardzo nieprzyjemną sytuację tym samochodem. Zaparkowałem w ciasnym miejscu parkingowym i zorientowałem się, że z miejsca, w którym siedzę, nie widać bardzo wysokich słupków. To zdjęcie z tej sytuacji. Nie ja uszkodziłem ten słupek, żeby była jasność. I wiecie, co się wtedy wydarzyło? Przestał działać mi system kamer. Zatem powiem krótko, nie wyobrażam sobie używania tego samochodu bez czujników oraz kamer. Teraz akurat wszystko działa, natomiast jakość obrazu z tych kamer jest, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. W tym momencie silnik się wyłączył. O tym, czy poruszamy się na silniku spalinowym, czy elektrycznym, czy pracują one oba, decyduje sam samochód. Natomiast to, co mogę w tym samochodzie pochwalić od razu, to działanie hybrydowego układu napędowego. Samochód porusza się na prądzie oczywiście bezszelestnie. Najważniejsze jest to, że dzięki używaniu silnika elektrycznego mamy cały czas dostępne 200 Nm. Zatem nie ma takiej sytuacji, w której mamy mały silnik spalinowy, który potrzebuje osiągnąć wysokie obroty, żeby był dostępny cały moment obrotowy. Nie, tutaj naciskamy gaz i od razu mamy 200 Nm momentu obrotowego, przez co w codziennej jeździe ten samochód jest zdecydowanie bardziej dynamiczny niż większość Daci. Całkiem niedawno testowałem Toyotę Hilux i wyobraźcie sobie, że w tym lusterku widać niewiele więcej niż w takim samym lusterku w Toyocie Hilux, a przecież to są zupełnie inne samochody. Natomiast na niewielkich dziurach, nierównościach, pofałdowaniach asfaltu czuć, że ten samochód jest zdecydowanie sztywniejszy niż poprzednia generacja
Dastera. Gdyby tylko ten układ napędowy był trochę lepiej wyciszony, naprawdę ciężko byłoby się zorientować, kiedy silnik spalinowy pracuje, bo praca tego układu oraz przełączanie się między silnikiem benzynowym a elektrycznym jest bardzo płynne. Największy próg zwalniający w okolicy 20 km na godzinę. Muszę powiedzieć, że to zawieszenie jest zastanawiająco i zaskakująco wręcz sztywne. Pora na test zawieszenia. Nierówno ułożone betonowe płyty 20 km na godzinę. O, to co od razu jest zauważalne. Wyciszenie tego samochodu nie jest najlepsze. Poza tym cały czas słyszę, że gdzieś brzęczy mi jakiś plastik, co jest delikatnie mówiąc irytujące, a ten samochód dosyć mocno na tych płytach podskakuje. Powiem szczerze, w tego typu pojeździe spodziewałem się jednak miększego zawieszenia. I znów nierówno ułożone betonowe płyty? No nie. Poprzednik był zdecydowanie wygodniejszy. Jest tu niepotrzebnie twardo i niepotrzebnie sztywno. A przecież SUV w założeniu powinien nam dawać teoretycznie większy komfort. Natomiast jedną rzecz zawsze w samochodach z tym układem napędowym będę chwalił. Naciskamy gaz? Tak. Od razu dostępne jest 200 Nm. I to niezależnie, czy mówimy o Dusterze, czy mówimy o Joggerze. Ta elastyczność, która jest dostępna cały czas, jest bardzo fajna i jest zdecydowanie dużym krokiem naprzód w stosunku do trzycylindrowych jednostek napędowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w samochodach od Dacia. Stoję właśnie na światłach, więc zaraz będziemy mogli sprawdzić, jak dynamiczny jest ten samochód w mieście. Wow! Do 60 km na godzinę możemy być pierwsi spod świateł. Mając świadomość, że poruszamy się Dacią, nikt nie powinien narzekać na dynamikę tego samochodu w mieście. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 60 km na godzinę, komfortowo i wystarczająco cicho. A jak ten samochód zachowuje się w zakrętach? Jedno mogę powiedzieć na pewno. Jest tu zdecydowanie sztywniej niż w poprzedniku i pojazd ten zdecydowanie mniej przechyla się w zakrętach. Ale przez to także jest mniej wygodny na nierównych drogach. No, zdecydowanie szybciej można tym samochodem wjeżdżać w zakręty niż poprzednikiem. Póki co, jeżdżąc tym samochodem, cały czas mam wrażenie, że jest to pojazd skierowany do zupełnie innego klienta niż poprzednia generacja Dustera. Mamy nie tylko nową płytę podłogową, nowe nadwozie, nowe silniki, ale mam wrażenie, że także całkowicie nowy charakter. Nie jest to już SUV nastawiony na poruszanie się po terenach podmiejskich czy po terenach, gdzie jakość dróg nie jest najlepsza. Teraz jest to zdecydowanie pojazd bardziej nastawiony na poruszanie się w mieście po bardzo równych asfaltach. I on ma po prostu zupełnie inny charakter niż poprzednik. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, gaz w podłogę. Chwila zawahania. Całkiem niezłe przyspieszenie. 90 km na godzinę. Jest to zdecydowanie pojazd, który tak jak poprzednik nie jest zbyt dobrze wyciszony, no ale póki co jest to wygodna podróż. 120 km na godzinę. Samochód ten prowadzi się bardzo precyzyjnie, jak na wyżej postawionego SUV-a. W środku natomiast jest już trochę głośniej i myślę, że jest to rozsądna prędkość do poruszania się na dłuższą metę tym samochodem, gdyż przy tej prędkości zużyjemy około 6-6,5 litra paliwa na 100 km, a także w środku jeszcze nie jest bardzo głośno. Po przekroczeniu 120 km na godzinę jedna rzecz jest bardzo zauważalna. Po pierwsze, samochód robi się z każdym kilometrem coraz głośniejszy. Jeżeli będziemy jechać z prędkością 140 km na godzinę, zużycie paliwa wyniesie około 8 litrów na 100 km. Natomiast to zdecydowanie nie jest samochód stworzony do poruszania się na dłuższą metę z prędkościami powyżej 120 km na godzinę, bo ta podróż jest po prostu już męcząca. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, warto porozmawiać o cenach. Podstawowy Duster z trzycylindrowym silnikiem 1.0 o mocy 100 koni oraz
z fabryczną instalacją gazową będzie kosztował minimum 80 tysięcy złotych, ale to będzie samochód na 16-calowych, stalowych kołach, biały, bez tego dodatkowego lakieru. Wersja Expression, czyli powiedzmy, że środkowa wersja wyposażenia, to wydatek minimum 87 tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli mówimy cały czas o silniku 1.0 LPG. I w moim odczuciu 80 do 90 tysięcy za tej wielkości SUV-a z fabryczną instalacją gazową to jest całkiem niezła oferta. Natomiast jeżeli chcemy kupić Dustera z hybrydowym układem napędowym, wydamy minimum 111 tysięcy złotych. Oczywiście w najniższej wersji wyposażenia, w której dostępny jest hybrydowy układ napędowy, czyli w wersji Expression. Natomiast jeżeli będziemy chcieli kupić samochód taki jak ten, który jest między innymi na 18-calowych aluminiowych felgach dostępnych tylko w najbogatszych wersjach wyposażenia, z tym dodatkowym lakierem, za który trzeba dopłacić około 3000 zł, z kamerami z przodu i z tyłu, co także jest dodatkiem, będziemy musieli wydać około 122 tysięcy złotych. Tak, Dacia Duster za 122 tysiące złotych. Mam odnośnie tej ceny bardzo mieszane uczucia. Duster zawsze był budżetowym samochodem, który na tle konkurencji często okazywał się dużo tańszy. Jeżeli szukamy samochodu przednionapędowego, który ma mniej niż 4,5 metra długości, jest SUV-em, to w zakresie cen 110-120 tysięcy złotych jest w czym wybierać. I zdecydowanie Duster z tym układem napędowym może wcale nie okazać się najtańszą opcją. Nadeszła pora na podsumowanie. Dacia Duster trzeciej generacji to po prostu rewolucja. A jak to bywa z rewolucją? Niektórzy są nią zachwyceni, inni są nią przerażeni, a jeszcze inni są trochę nią rozczarowani. I powiem szczerze, ja chyba zaliczam się do tej grupy rozczarowanych. Natomiast zdaję sobie sprawę, że wielu osobom taki Duster będzie się zdecydowanie bardziej podobał niż poprzedni. Natomiast co do jednego jestem przekonany. Najnowsza hybrydowa Dacia Duster to samochód dla zdecydowanie innego klienta niż jakakolwiek Dacia Duster drugiej generacji. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!